Kiedy ruszał samochodem spod sklepu, zauważył nadjeżdżających policjantów, przestraszył się i wjechał w mur. I miał się czego bać, był pijany i miał też dożywotnio zabrane prawo jazdy. Sobota, godzina 18:30, sklep przy ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. Spod sklepu rusza samochodem 34-letni mężczyzna. Na widok policjantów gwałtownie skręca i uderza autem w mur. Wynik badania alkomatem jest jednoznaczny. 2,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 34-latek, jak się okazało, miał też dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Mężczyzna po raz kolejny stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W tej chwili mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Z kolei do aresztu trafił 29-latek, który w piątek rozbił swój samochód na rondzie przy wałbrzyskiej palmiarni. Mężczyzna prawdopodobnie jechał za szybko i przejechał przez pas zieleni na środku ronda, ostatecznie zatrzymując się na latarni. Jego auto stanęło w płomieniach, na szczęście zdążył wraz z pasażerem wysiąść z samochodu. Tu badanie alkomatem wykazało nieco ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podobnie i w tym przypadku okazało się, że 29-latek miał zatrzymane przez sąd prawo jazdy. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, dożywotni zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na miesiąc. Policja apeluje, piłeś, nie wsiadaj za kółko i zapowiada wzmożone kontrole.